Niektórzy uważają, że to jest najważniejszym wideo w internecie. Uważam, że tam jest tak ujęta rola WHO, jego historia, powiązania, że w świetle tych faktów przedstawionych tam, no one faktycznie zmieniają rzeczywistość. Myślę, że temat dzielnicy 19, dzielnicy przyszłości, szklanych domów pana Jakiego, warto skomentować. Lethbridge. Jesteśmy w Lethbridge. To jest sąd i w tym sądzie jutro odbędzie się sprawa pastora. To właśnie ci ludzie kreują słupki medialne, wyborcze poprzez pokazywanie sfałszowanych, całkowicie nietransparentnych, jeśli chodzi o algorytmy sondaży. This anger of people against globalization and against the elites. You have this anti-system movement. What we are seeing is a revolution against the system. It's dismantling the system and we see certain elements of this now. Cześć, mam dzisiaj dla Was kilka ważnych tematów. Otóż Andrzej Duda jest w Nowym Jorku i będzie tam jeszcze przez 2 dni i na jego agendzie są bardzo niebezpieczne dla nas spotkania. Z kim się ten Duda ma tam spotykać? No, nie mówi nam o tym, żeby miał zamiar z Tedrosem z WHO się spotykać, choć to dziwne, bo będą w tym samym mieście, w tym samym czasie i Tedros ma zamiar prawda, forsować ten swój traktat pandemiczny, ale pisze z kolei Duda, że ma zamiar spotkać się z członkami społeczności żydowskiej w Nowym Jorku. No i to od razu 4, 4, 7, jakieś takie dziwne cyfry przychodzą do głowy, o co tam może chodzić. I przypomniało mi się, że kiedyś tworzyłem materiał na ten temat, co to za środowiska żydowskie są w Nowym Jorku i z kim ten Andrzej Duda się ma spotkać. I myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby Wam o tym przypomnieć, co to mogą być za spotkania. Jedna historia, historia Izraela, historia naszego kraju, my tu, coś, co zresztą istnieje także i widzimy rozszerzające się w całej Europie. To nie jest tam to wyjątkowe. My tu jesteśmy, tu jest nasz interes. Zarżnij każdego, który nam zagraża, bo to jest wróg z góry wiadoma rzecz. Kwestia ta, o której Państwo mówicie i słusznie, tego strasznie złego nastawienia do Polaków i to jest i to jest bardzo też rzecz silna, przede wszystkim w Nowym Jorku. To nie byle jaki człowiek to mówi, tylko człowiek, który odpowiadał za selekcję najwyższych osób w tym państwie do ich indoktrynacji na rzecz obcych interesów w rozmaitych organizacjach. Z Kanady. That put me in metal cage. Trzecia informacja jest taka, że na kanwie wyborów parlamentarnych i wyborów na prezydentów miasta wraca temat fałszerstw wyborczych i chcę na ten temat podzielić się z Wami informacjami, których nigdy nie ujawniałem wcześniej, a które mogą tutaj sporo namieszać. Więc pierwsza sprawa jest taka, że są w sieci dezinformacje na mój temat rozpowszechniane po to, żeby zaszkodzić mojej reputacji. Uważam, że robią to jacyś ubecy, którzy chcą w ten sposób, nie wiem, zniszczyć to, co w tej chwili staram się tworzyć i wykorzystują do tego celu narzędzie, które jest mi znane, ponieważ ta sama metoda, brudna dosyć, była już używana przeciwko mnie wielokrotnie i niestety cierpią na tym ludzie, którzy szukają prawdy, którzy są w tej alternatywnej przestrzeni informacyjnej, którzy ulegają takiej grupowej hipnozie, gdzie na podstawie takich emocjonalnych, różnych uproszczeń, zarzutów potrafią niektóre środowiska przyczepić faktycznie do człowieka takie różne etykietki, które blokują jego dalsze działanie. To się dzieje na przykład teraz w sprawie Ruzela, który jest oskarżany o molestowanie dziewczyn. I to akurat w tym momencie, kiedy na jego kanale ma on miliony zasięgów i mówi o tym, co robią globalne elity. No, przypadek nie sądzę. Za każdym razem, kiedy robi się coś dobrego, uaktywniają się służby i starają się, czy to właśnie jakimiś oskarżeniami o gwałt, czy
jakieś zarzuty przywłaszczenia pieniędzy, czy właśnie próbują ich zestawić z politykami głównego nurtu, żeby po prostu pokazać systemowość tych ludzi, albo po prostu, że nie zasługują oni na zaufanie. Więc w sprawie tych zarzutów chodzi tutaj o moje zaangażowanie w promowanie, tworzenie 15-minutowych miast. Jest to oczywiście bzdura, bo ja żadnych 15-minutowych miast nie tworzę i nie tworzyłem. Ludzie dali się zaczarować minutkowemu filmowi, gdzie zapowiada mnie do kamer pan Patryk Jaki i na nim mówię o tym, że polscy specjaliści, polskie firmy powinny zjednoczyć się i pracować, żeby stworzyć polski model Smart City i żeby to mogło mieć miejsce w dzielnicy przyszłości. Sam w sobie jest to pomysł rewelacyjny, tym bardziej, że na tych terenach są też różnego rodzaju nieużytki i byłoby to jakoś fajnie zagospodarowane. Która była elementem kampanii Patryka Jakiego. I na tym filmie nie ma nic o mojej współpracy z Patrykiem Jaki. Na konferencji byłem zaproszony jako niezależny ekspert przez członka organizacji Smart Cities Polska, której byłem założycielem. I na konferencji wypowiadałem swoje własne zdanie i przedstawiłem poglądowo również rozwiązania Smart City z innych krajów, konkretnie ze Zjednoczonych Emiratów, które uznałem, że są interesujące, żeby zainspirować audiencję na sali. Koncepcja, że mieszkańcy jeszcze przed wybudowaniem osiedla mogli na przykład sobie wybrać, z kim będą tam mieszkać i na przykład jak będzie ich budynek, jaki miał części wspólne, tak zwany co-living. W tamtym czasie nie interesowałem się specjalnie polityką, wiedziałem, że to śmierdzi. Patryk Jaki wydawał się całkiem sympatyczną osobą, prowadził wtedy komisję do spraw reprywatyzacji, widać było jego wysokie kompetencje, więc nie widziałem jakichś przeciwwskazań, żeby na takiej konferencji się udzielić, zwłaszcza, że było to robione w celu promocji mnie jako eksperta i organizacji, którą tworzyłem, której celem było tworzenie polskich Smart City. No i to jest kwestia zasadnicza, że ja nigdy nie promowałem jakiegoś globalistycznego Smart City, tylko planowałem i promowałem od wielu lat, zresztą od 2016 roku, żeby Polacy stworzyli własne Smart City. Czyli nie jakieś 15-minutowe miasto według agendy ONZ-u, tylko po prostu miasta inteligentne, które będziemy robić sami dla siebie. To jest to, co ja mówię cały czas. To jest to, czym był NEOS. To jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli ktoś chce ci coś narzucić, jakieś rozwiązanie zewnętrzne, to powiedz, nie, ja wolę sobie to zrobić sam. No jeśli my jako Polacy, polskie firmy, mielibyśmy dla siebie zrobić jakiś system finansowy, oprogramowanie czy miasto, no to chyba co lepszego można wymyślić niż to, że będziemy szukali polskich ekspertów i wśród nas te rozwiązania tworzyli. Więc to jest absolutnie jakiś absurd, żeby mi przypisywać żadne powiązania, bo ja takich powiązań nie mam. Nigdy nie pracowałem w żadnej korporacji, żadne korporacje nie płaciły mi żadnych pieniędzy, nie jestem w żadnych innych organizacjach, nie mam żadnych obligacji politycznych, finansowych, organizacyjnych. Patryk Jaki nie zapłacił mi żadnych za to pieniędzy, nie miałem żadnych benefitów z tego tytułu, miałem tylko i wyłącznie szkody. Ale ten temat jest ciekawy właśnie, bo w kwestii właśnie tworzenia miast, no to przecież każdy z nas chciałby mieszkać w mieście blisko ludzi, którzy są sympatyczni, dobrzy, mają wspólne wartości i idee, tak? I takie miasta można faktycznie budować używając technologii, czy właśnie koparek, prawda? Trzeba wyrównać grunty. Do wszystkiego trzeba używać technologii. Chce się mieć dzwonek w drzwiach, trzeba go założyć. I tak samo, żeby używać internetu, musimy mieć jakąś technologię, więc tu już nie można robić z siebie jakiegoś hipochondryka technologicznego, że każda technologia jest czymś złym. No uważam, że to nie świadczy zbyt dobrze o rozumie naszym, jeśli dajemy się po prostu takim hasłem, że jeśli ktoś stał przy jakiejś technologii, to znaczy, że on, nie wiem, chce nas zabić i zaczipować wszystkich. To, że ja się zajmuję miastami inteligentnymi, mam na ten temat jakiś pomysł i wiedzę ekspercką, to nie znaczy przecież, że ja pracuję dla globalistów. No przecież nie można połączyć kropek w ten sposób, chyba że naprawdę chce się właśnie wrzucić kogoś do jakiegoś koszyka i ma się taką ochotę po prostu kogoś nienawidzić, zniszczyć mu życie, zniszczyć mu karierę, bo nam się tak wydaje, że on z Patrykiem Jakim i z globalistami będzie nam wdrażał jakieś Smart City. Więc to jest jakiś po prostu absurd i uważam, że to jakieś właśnie ubeckie ścierwa za przeproszeniem za tym stoją. Jeśli będzie trzeba, będę się do tego odnosił do oporu, bo to są absolutnie jakieś absurdalne rzeczy. Yeah.
course I'm happy. The alternative was me being in a very place that put me in metal cages and solitary confinement. So I'm very happy. I was fully expecting to go in and not come out. And that was the price that my family was willing to pay. But me being on the outside, I think I will be more capable of helping Albertans and Canadians in what I do, which is political advocacy for the people that are under tyranny, feeding the homeless, the most disadvantaged people, and creating a party that Canada has never seen. A party. Any comments? Well, it shouldn't have even come to this, but at least there's no prison. Judge did the right thing, time served. He shouldn't have spent a day in prison. This is still a mockery of justice, but at least he's out and he's home. Praise God. Kolejny temat, czyli Artur Pawłowski. Dobra wiadomość. W Kanadzie nastąpiło uwolnienie pastora i postanowiłem wam przetłumaczyć kilka wideo, które do tej pory powstały. Między innymi warto zobaczyć wystąpienie, za które pastor przede wszystkim został oskarżony, które to przemówienie wygłosił dla kanadyjskich trackerów, którzy, no, ich morale upadało pod naporem tej tyranii ze strony rządu, który konfiskował ich środki, chciał zamykać do więzień i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocne wystąpienie. I za to pan Pawłowski został aresztowany, spędził w więzieniu 68 dni. Co ciekawe, ja również za promocję akcji uwolnienia pastora zostałem zablokowany na Facebooku ze strony, gdzie miałem milionowe zasięgi. Facebook stwierdził już po wystąpieniu syna Artura Pawłowskiego w Europarlamencie, że moja strona nie może dłużej sobie funkcjonować i została ona ograniczona. Więc dobra informacja. Natomiast to, co dzieje się w Nowym Jorku, wymaga monitorowania. Otóż nigdzie na stronach Andrzeja Dudy, nigdzie na stronach praktycznie ludzi, którzy są na spotkaniu ONZ-u, nie ma mowy o tym, że będą oni tam dyskutować na temat covidowego traktatu pandemicznego. Natomiast będą oni. Jest to w planach z kolei Tedrosa, który uczestniczy również w tych spotkaniach i wydaje mi się, że politycy po prostu nie chcą drażnić ludzi, wiedzą, jak ludzie na to reagują i dlatego mają jakąś umowę, że nie będą tego nagłaśniać, że w trakcie spotkania ONZ-u w Nowym Jorku mają zamiar tą kwestię przepychać, jak to nazwał Tedros, zwiększać polityczną wolę za negocjacją tego traktatu, żeby za rok już był on funkcjonalny, a konkretniej to już za 8 miesięcy. Więc jak chcemy to blokować, to warto patrzeć urzędasom na ręce. Serwis Citizen Go przeprowadził taką zbiórkę podpisów do jakiegoś wysokiego ambasadora przy ONZ polskiego, rzekomo Polaka, wiem jak to jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, żeby on tam wyraźnie powiedział, że Polska nie wchodzi w to. Natomiast wysłanie 200 tysięcy podpisów do jakiegoś byle, nie wiem, wykonawcy woli politycznych tutaj z wiejskiej, czy z ambasady amerykańskiej, czy izraelskiej, nie uważam, żeby to rokowało jakimkolwiek zatrzymaniem. Uważam, że warto tą energię już byłoby tym razem wykorzystać na jakąś szeroką kampanię społeczną, ale taką dosłownie z banerami, znakiem swoim, ulotkami, protestami w miastach, pod różnymi instytucjami, domami, tak? To powinien być na maksa w ten sposób przeprowadzony protest i prosto, że nie traktat WHO, traktat pandemiczny. To w tą stronę uważam, że powinno pójść. Bo to tutaj się wszystko, że tak powiem, łączy i w ten sposób globaliści starają się swój plan jakby pospinać. Jestem oczywiście przeciwko temu, zawsze byłem, ja już się obudziłem, kurczę, to było, nie wiem, 2008 roku, wiedziałem, co się święci, działałem bardzo mocno już w 2011-2012 roku, żeby system zmieniać, rozpracowywać, najpierw we Wrocławiu, na poziomie dosłownie gdzieś tam rad osiedli, ratusze, później żeby go rozpracowywać na poziomie ministerialnym, później na różnych spotkaniach, komisjach sejmowych, później organizując ruch antysystemowy, pozaorganizacyjny, który blokował w Polsce 5G, zresztą skutecznie, bo zostało to w Senacie uwalone w dużym stopniu.
Przy okazji zostałem wciągnięty, i może dobrze dla mnie i dla innych, w inne akcje przeciwko innym takim antypolskim ustawom i zaangażowałem się dla polskiej sprawy. Co prawda moja kariera w Smart City uległa zniszczeniu po tym, jak na grupach właśnie odnośnie Smart City i 5G pojawiałem się reprezentując organizację Smart City z Polska, która we wszystkich gminach Polski i na komisjach w Sejmie blokowała 5G. Z tego tytułu zostałem wydalony z grup spotkań na temat właśnie Smart City i 5G w polskiej, że tak powiem, rzeczywistości politycznej, ale uważam, że było warto, no bo z tymi ludźmi i tak by się nie dało nic zrobić, tak? Teraz już rozumiem dobitnie i wiem, że ci ludzie są całkowicie zakłamani, antyludcy, antypolscy. W 2018-2019 roku jeszcze tego tak nie było widać. Ja nie interesowałem się wcześniej polityką, ale teraz cieszę się, że w żaden sposób nigdy żadne moje relacje z systemem nie doszły do skutku, mimo że wysyłałem im mnóstwo dokumentów. Chciałem faktycznie pracować dla rządu, tworząc polskie smart cities, ale nie na zasadzie wdrażania globalnych idei, tylko na zasadzie prowadzenia w Polsce takich działań. Pani Strzyżyńska podobny trochę miała pomysł, żeby odsunąć korporacje od robienia smart city, tylko zatrudnić polskie firmy, bo uważam, że to jest najlepszy opór przed globalistyczną agendą, tak? No bo nie można atakować postulatu, że chcemy tworzyć ośrodek tworzenia własnych smart city czy własnej sztucznej inteligencji. To jest jedyny sposób, żeby to kontrolować. Nie negować to, tylko wpuścić to w sensie na takich ramach, że my to robimy dla siebie, dla swojej przestrzeni. To we wszystkich moich dokumentach, propozycjach widać jasno, jaki był mój cel. W związku z tym, jeśli ktoś nie ma dowodów, że mój cel był inny, czy miałem jakiekolwiek wsparcie z zewnątrz, no to nie jest podstawne przypisywać mi jakikolwiek inny cel, nie mając na to dowodów, czy chcąc to właśnie zrobić właśnie w celu niszczenia mnie. Więc sorry, ale no, trzeba wsłuchać się fakty, w co ja dokładnie mówię i robię, a nie wierzyć właśnie w jakieś takie zasilane głupie bzdurki. Więc chyba dzisiaj tyle. Puszczam materiał o WHO. Zrobiłem w nagraniu wczoraj zapowiedź, że szykuję materiał o WHO. Mam już taki pierwszy solidny tego kawał. A very small number of criminal industrial conspirators decided to subordinate the entirety of the human population. Czysty. Niektórzy uważają, że to jest najważniejszym wideo w internecie, to co przetłumaczyłem na polski. No uważam, że tam jest tak ujęta rola WHO, jego historia, powiązania, że w świetle tych faktów przedstawionych tam, no one faktycznie zmieniają rzeczywistość. Jeśli by ktoś się schylił, wydedukował, przyjrzał się tym faktom, no to jego rzeczywistość, pogląd na świat musi się po prostu zmienić w konfrontacji z faktami przedstawionymi w tym filmie. Więc go będę wysyłał dla grupy osób z newslettera. Wyślę wam wszystkim link, tym, którzy są zapisani do tego filmu. Myślę, że wrzucę go na Ramblu, więc ci, co mają dostęp do Rambla, tam też to znajdą, ale wiele osób tam nie ma, więc prześlę po prostu link mailem. Jak ktoś chce dostawać newslettery, taki alternatywny obieg informacji na wypadek cenzury, to też będę umieszczał pod wideo taką subskrypcję. Tam wystarczy podać swój mail i ja po prostu za darmo wysyłam, jak coś nowego się pojawia do tego. I zachęcam właśnie, żeby w czymś takim uczestniczyć. Już po całej tej sprawie z Jakim, tak jak mówiłem, trochę mnie do niego przekonała ta komisja, którą prowadził antyreprywatyzacyjna. Później odbywały się wybory, ja wtedy, nie wiem, z nawet chyba Mencenem gdzieś korespondowałem odnośnie właśnie promocji, żeby samorządowcy, zwłaszcza ci antysystemowi, też mieli taką naszą własną propozycję Smart City, na przykład głosowanie na blockchainie, tak, czy jakieś budżety obywatelskie. Chciałem jak najwięcej takich pronowosystemowych rozwiązań przepisać, żeby tacy politycy, może nieświadomi, nie mający własnych pomysłów, jak na przykład kwestie miejskie prowadzić, podrzucić im takie inspiracje właśnie w kierunku tworzenia takich platform społecznościowych, nowych walut wewnętrznych miejskich, finansowania różnych pomysłów w miastach. To już miałem wtedy gotowe, przemyślane, znałem przykłady ze świata, chciałem się po prostu z tym samorządowcami podzielić. Chyba w 7 miastach udało mi się dotrzeć właśnie do takich ludzi, myślę, takich około konfederacyjnych, najogólniej mówiąc, jeszcze wtedy konfederacji nie było. I przesyłałem im swoje rekomendacje. Zależało mi na tych wyborach, które wspierałem
Wolitywnie tą kwestię dzielnicy przyszłości. Podobał mi się ten pomysł. Dalej uważam, że jest dobry. Zresztą pokażę Wam kawałek Usiego, co na ten temat sądzi. Oprócz tych całych zagrożeń, że ogólnie to Smart City to jest globalistyczna gdzieś tam idea zawłaszczona przez korporacje, to same jakby projekty, które wykorzystują technologię, żeby budować nowe miasta, uważam, że to kwestia jest jak gdyby kto to robi i po co, tak, a nie, że to jest ogólnie złe. Along this farm, we're now driving through the farm, which runs the length of the city. Yeah. So right. For about 6 months of the year, we can grow food outside. And this is actually managed by the community, by resident. This is amazing. Yeah, so we have 11 of those. Spent most of last year, 2016, experimenting with different herbs and different right. temperatures. And so we've now selected 40 herbs. What you see here in this biodome, we have leek, we have park. Więc bolało mnie to, że te wybory wygrała Platforma, bo trzeba pamiętać, że w 2008 czy 2009 roku wszystkie miasta wygrała Platforma i w zasadzie żadne miasto, w którym gdzieś współpracowałem z kandydatami jako doradca taki techniczny, programowy, wolontaryjny, promujący własną ideę, w żadnym tych mieście nie udało się wygrać. Więc byłem bardzo, bardzo wkurzony. To było bardzo gorzkie dla mnie, że zaangażowałem się, postawiłem wszystko, że tak powiem, na jedną kartę, zaryzykowałem swoim imidżem, pokazując się właśnie chociażby z Patrykiem Jaki i popierając jego projekt. Mimo, że chciałem być apolityczny, to może nawet popełniłem błąd, mówiąc, że popieram to, ale tak w tamtym sercu to wtedy widziałem, tak mi się to układało, że chciałem po prostu to zrobić, wystąpić na jego konferencji, podzielić się swoimi doświadczeniami. Myślałem, że może to da po prostu jakiś dobry skutek. Uważam, że inspirowanie ludzi nawet trochę tak na siłę i podstępnie to jest taki właśnie sposób konia trojańskiego ideowego, tak? Czyli komuś przekazać dobre idee, to później ciężko mu jest wychodzić z gorszymi, tak? Albo przynajmniej musi się gdzieś konfrontować, że dostał dobre idee, a robi coś gorszego, tak? Dlaczego tak robi? Proszę nam to wyjaśnić. No i z tego wkurzenia zacząłem drążyć, dlaczego tak się stało, że te wybory samorządowe tak się potoczyły, a nie inaczej, i że przekopałem cały internet, różne KRS-y, historie różnych polskich organizacji, dosłownie do samego założenia trzeciej RP, żeby zrozumieć, jak to się dzieje, że wybory są fałszowane. I doszedłem do tego. Opisałem powiązania, które do tego prowadzą. To jest gęsta bardzo siatka oplatająca polski system. Do tego stopnia zrobiłem ten research, że ludzie gdzieś powiązani z PiS-em, którzy się do mnie zgłosili, radzili mi to, żebym dla własnego bezpieczeństwa schował te swoje odkrycia. Ponoć były one gdzieś przekazywane między ministrami w rządzie, którzy mieli się tym zająć, tym, co było tam pokazane. Było to też przez organizacje zajmujące się obroną wyborów traktowane poważnie i moje analizy zostały rozpowszechnione przez Ruch Kontroli Wyborów pana Dybowskiego. Więc myślę, że to taki dodatkowy efekt tego mojego wkurzenia, tej całej sprawy z Jakim, z tą konferencją o Smart City, że po prostu znalazłem, na czym polega błąd, że tak powiem, w tym systemie, jakie są jego założycielskie korzenie, skąd to się wszystko bierze. I napisałem na ten temat obszerny artykuł, na którego podstawie zrobiłem też film, który tłumaczy te wszystkie powiązania. I co ciekawe, ten film jest na moim kanale, on jest na CDA, zrobiona kopia. Na YouTubie chyba został usunięty gdzieś w 2020 roku, ale on cały czas tam jest. Wypranych mózgów i później właśnie pod białymi, niebieskimi kołnierzami stają się oni kluczowymi osobami życia publicznego w buntustanie, takim jak Polska za trzeciej RP. Tutaj przykładowo Georgetown University, do którego właśnie sprowadzał tutaj polskich tubylców pan Andrzej Sulima. Jest to miejsce między innymi, gdzie wita nas Rotary Club, Wielka Loża, czyli masoneria Nowego Jorku. I na ten moment tyle. Mam nadzieję, że uda się jeszcze złapać Justynę Walker, która była w Kanadzie osobiście.
stawiała się za pastorem, była w Parlamencie Europejskim, też tam relacjonowała to wszystko. Uważam, że dziewczyna robi świetną robotę, pozdrawiam. I mogłaby nam jeszcze, że tak powiem, first hand, z pierwszej ręki przekazać, jakie były emocje, co tam się działo, co dalej będzie z pastorem, bo wygląda to, że on też chce energię tego ruchu wolnościowego zagospodarować jakby w systemie politycznym kanadyjskim. No, myślę, że można mu kibicować i to jego przeżycie, trudne doświadczenie, ale jednak wyjście tutaj na pozycję wolności jest takie bardzo budujące wolnościowo i pokazujące, że można postawić tamę i na tym przeżyciu trudnym stworzyć coś nowego, co będzie po prostu jeszcze silniejsze. Trzymajcie się, udostępniajcie dalej. Możecie też postawić mi kawę, jeśli chcecie, żebym takich nagrań robił więcej i miał więcej czasu na pakowanie dla Was tych wszystkich informacji w zwięzłe, strawne pakiety, które można sobie gdzieś tam raz dziennie w tygodniu obejrzeć. Cześć!